Kowalczyki z okazji rozegrania 500 spotkania, z okazji strzelenia 100 bramki. No i ten najważniejszy, najlepszemu piłkarzowi w historii klubu. A tu pani Lucjanie. Co? Tu jest 56 rok. Nagrodę dostaliście po takim razie kupionie. I tu jest pana zdjęcie, jak pan był. Ile pan miał wtedy? 20 lat. No tak. 20 lat. Tu jest 56 rok z Popławskim. Pamięta pan generała Popławskiego, który praktycznie rzecz biorąc on nie był żadnym prezesem klubu ani, ale był jakimś takim, tak, z wojska taki nadany, wojska, prawda? Tak. No i to jest pierwszy tytuł w 56 roku. Tu jest, proszę, pan Lucjan też tutaj. No i później kolejne dwa tytuły, 69-70. No fajne są. No ale tu jest pana serdeczny kolega z drużyny, Henio Grzybowski. Jego dres, jego legitymacja. Tak. No i tu trenera, pana trenera z Puchara Wacława, prawda? No i pana wychowanków, bramkarzy, Mucha, Fabiański. Musieli pana strzały bronić i... Chcieli czy nie chcieli? Chcieli czy nie chcieli, musieli. Tą bryłę Pucharu Polski pan zdobywał jako trener dwukrotnie. W 73 i w 80. To jest właśnie ten Puchar Polski. A tu już później jako, w roli asystenta. A tu jako pierwszy trener. To są pamiątki Gortata, którego syn teraz jest tym koszykarzem. Oddam Gajda. Wiesław Rutkowski. Bokserów mieliśmy dobrych. Pietrzykowski. A tu są pamiątki właśnie... Ale Pietrzykowski nie był. Był 2 lata. Nie, tak? W wojsku był, tak. 50... On tak był 55-56. W wojsku był, w CWK się. Tu są pamiątki związane z Haniem Niedźwieckim właśnie. No i później... No tu mamy już... Janek Szczepański, to młodsze pokolenie. No tu najmłodsze, Krzysiek Kosedowski. No i Pawłowski, to też z pana pokolenia, tak. Prawda? Tutaj tego takiego wielkiego CWKS. Bracia Kaczorkowie. Ale jeszcze wcześniej byli, przed nimi był ten Kurek. Później Montewski. Gosztyła. Tak. Kurek. Kurek, no mówię, no, tak. Janiczko, Szymon. To było te pokolenie. Kaczorki to już później. Ale to... No Kaczorki, oni tam w tych 50-tych latach jako juniorki, ale już się przebijali. Ta grupa była. Już się przebijali do pierwszego składu. No i tak to wygląda, panie Lucjanie. Podoba się panu to nasze nowe muzeum? Super.